O, jak chce żyć, to niech przejdzie. My się rozglądamy, czy czasami się sytuacja nie zmienia na drodze. Zmienia się. Aha. Delikatnie będziemy popuszczali sprzęgło. Jak poczujemy sobie, że samochód jedzie, to przytrzymujemy to sprzęgło, żeby nie puścić całkowicie. Popuszczamy sprzęgło, trzymamy sprzęgło, kierunkowskaz lewy, popatrzymy w prawo, pusto jest. No to skręcamy kierownicę teraz do oporu, ale sprzęgło też do góry troszeczkę. Ups. Ale kierownicę mieliśmy skręcić. No właśnie. No proszę zobaczyć. Trzymamy sprzęgło wciśnięte, kierunkowskaz lewy. Skręćmy teraz sobie kierownicę i popuśćmy sprzęgło delikatnie. Jak samochód się wyprostuje, prostujemy kierownicę, patrzymy w prawo. Jedzie coś? Nie. Ale z lewej? Też nie. No to wjeżdżam na prawą część drogi. I teraz już puszczam sprzęgło całkowicie. Dodaję sobie troszeczkę gazu. To jest ten pedał po prawej stronie. Prostujemy kierownicę, w lewo będziemy jechali. Kierunkowskaz lewy, patrzymy, pusto. Pusto? Pusto. Tak. To jedziemy. O, jak ładnie. Tylko, że mocniej. No, jedziemy. Nakaz jazdy, nakaz zmiana kierunku jazdy, czyli kierunkowskaz. Dodajemy troszeczkę więcej gazu. Nie puszczamy kierownicy. Więcej gazu dodajemy, ale nie gwałtownie, tylko spokojnie. Mamy prędkość 20 powyżej, czyli jaki to bieg? A, właśnie. A kto sprzęgło wciśnie? Ja. No właśnie, to gdzie ręka sięga? My będziemy zawracali sobie lewy kierunkowskaz. Patrzymy w lusterko. Możemy teraz? No, więcej gazu dodaj. Uważajmy, bo tam się ściga jakiś gostek. Dobrze. Trzymamy sprzęgło wciśnięte i trzymamy hamulec, bo jesteśmy na górze. Tu jest sprzęgło, tu hamulec. I trzymam hamulec, tak? Trzymam. Czas? Włączam pierwszy bieg i lewy kierunkowskaz. My na skrzyżowaniu będziemy zawracali. Jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Potocznie zwane rondem. Zgadza się. Musimy patrzeć, jak jechać, bo znaki nam będą mówiły, po której stronie, żeby nie wjechać czasami przed to drzewo, nie? Aha. Tylko będziemy to drzewo patrzyli, co ono z tyłu ma. Tak. Do połowy jedziemy przy lewym krawężniku, szukamy krawężnika lewego, a później od połowy szukamy już prawego krawężnika. W efekcie mamy wyjechać na tamtą drogę. Po lewej stronie, tak. Jak będzie żółte światło, to puścimy sobie hamulec pod warunkiem, że jemu zgasną światła stopy. Bo on też puści hamulec. Albo zaciągnie ręczny. No, puszczamy, dodajemy gazu. Spokojnie gazu, więcej gazu. Drugi bieg. Przy lewym krawężniku, nie dodajemy już dużo gazu, nogę z gazu zdejmujemy, przy lewym, wciskamy sprzęgło i hamulec, ale spokojnie. Jedynka, lewy kierunkowskaz. Czy ręka może zejść? Nie. To po co żeśmy fałkowali tyle? Jezu, to tyle dookoła jest, to jedna ręka to już teraz. Teraz będziemy łagodnie jechali, łagodnym łukiem szukali optymalnym torem jazdy, czyli nie za szeroko, nie za wąsko, wjeżdżali optymalnie na prawy pas ruchu. Dokręcamy kierownicę w lewo. Wciskamy sprzęgło, prostujemy kierownicę i delikatnie wciskamy. I delikatnie wciskamy pedał hamulca.
Z tą subtelnością widzę, że będzie problem. Jak teraz puszczę hamulec, czy... Aha, dobra. Śmiało. Drugi bieg. Za dużo wciskamy. Jaką mamy prędkość? 30, to jeszcze może. Nie, to jest tutaj. O Jezu, 40. Boże, dobra. Prędkościomierz jest po prawej stronie, obrotomierz po lewej. Najpierw sprzęgło, później zdejmujemy nogę z gazu. Jak ciskamy sprzęgło. Mhm. To jest piąty. Jedziemy na drugim. Dodajemy gaz. Puszczamy sprzęgło. Dodajemy gazu sobie. Uważamy przy przejściu dla pieszych, bo przejście dla pieszych to szczególna ostrożność. Patrzymy na nogi pieszym. Czy nie ruszają? Będziemy się zatrzymywali. Zdejmujemy nogę z gazu. Zaczynamy hamować hamulcem. Po prawej stronie najpierw hamulec. Troszeczkę mocniej. Hamujemy. Sprzęgło wciskamy przy 20. Sprzęgło wciśnijmy. I delikatnie hamulec. Delikatnie muśniemy hamulec. Uh-huh. Przygotujemy sobie pierwszy bieg. Za dużo czynności na raz po prostu. Ale ja nie wiem, po co tam taka dyskusja. Tam czynności. No. Uczyliśmy się, że najpierw noga, a później ręka. To po co to takie tylko tam, po co ta nauka, nie? To idzie najpierw ręka, później noga. No i puszczamy hamulec. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu. Jak trzymam, monitoruję wszystko. Więcej gazu, tylko sukcesywnie, delikatnie, więcej gazu. Zabieramy nogę z gazu, wciskamy sprzęgło. Popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. O tak. I trzeci bieg, to samo. Sprzęgło, zabieramy nogę z gazu. Nie szarpiemy kierownicą. To jest piąty bieg. Trzeci nam jest potrzebny. Żeby jechać prosto, to patrzymy daleko na perspektywę. Nie dodajemy mocno gazu, pilnujemy prędkości do 50. Nie dodajemy dużo gazu. Samochody zaczynają hamować, my zdejmujemy nogę z gazu i zaczynamy również hamować. Sprzęgło wciśniemy i delikatniutko ten hamulczyk. Dobrze, jedynka. Trzymamy, bo jesteśmy na górce. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu. Ja tu cały czas tym sprzęgłem pomagam. Więcej gazu. Dwójka. Dobrze. Stoimy. Sprzęgło. Jedynka. Jeżeli nie chce wejść bieg, bierzemy na luz. Puszczamy sprzęgło, wciskamy jeszcze raz i włączamy pierwszy bieg. I trzymamy sprzęgło. Łagodnie ten gaz. Będziemy się uczyli na następnej lekcji, zajęciach. Będziemy się uczyli, jak to się wszystko ogarnia. Bo to będzie czas dla pani już, bez mojej pomocy. I jedziemy. No, dobrze, że przytrzymałem. Dobrze. Dobrze. Ale spokojnie z gazem. Nie dodawajmy gazu więcej. Nie dodajmy gazu więcej. Bo trzymamy ręce na kierownicy. Bo zaczynamy hamować. Mocniej troszeczkę. Mocniej. Dobrze, popuszczamy ten hamulec. Sprzęgło teraz. Dopasujmy bieg, nie jedynka, dwójka i jedziemy dalej, gazu. To była tak zwana redukcja, czyli dopasowanie biegu do prędkości. Trzeci bieg. Uważamy, żeby sobie pazurków, co tam pazurki, szkoda radia nie porysować naszego biegu. Spokojnie. Za szybko. No tak, za szybko.
poczekajmy sobie trochę lusterka, zobaczymy co się dzieje. Zobaczmy w prawym lusterku, no my mamy jechać środkiem pasa ruchu. To jedźmy środkiem pasa ruchu, o tak. Ładnie prosto jedziemy. Ho, 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 ho. Czy to jest teraz w stronę Chełma? Chyba tu się jedzie. Możemy dojechać tam. Tak? Jeszcze dziś. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Pod warunkiem, że będziemy jechali środkiem pasa ruchu. Ale nie dziś. Do Chełma. I trochę za daleko jest do Chełma. Nie możemy machać kierownicą gwałtownie w jedną, drugą stronę, ponieważ na lodowisku, jak będzie ślisko, jak spotkamy jakiś śliski listek, jakiegoś ślimaka, to machnięcie wykorzysta przeciwko nam. Siła odsiotkowa będzie nas napędzała, wpadniemy, jak to piloci mówią, w korkociąg. Tak. Tyle, że oni to mają pionowo w dół, nie? A my tak w poziomie też tam wystarczy. Nie daj Boże, żebyśmy się natknęli jakiś dołek, gdzie koło wpadnie, obróci nas i mamy... Kto się może spieszyć? My jedziemy w prawo, czyli zmieniamy sobie pas ruchu. Włączymy prawy kierunkowskaz. Popatrzymy w prawe lusterko. Jest luz. Przyspieszymy sobie troszeczkę, bo pasy ruchu zmieniamy z prędkością większą lub równą i jedziemy na włączonym kierunkowskazie. Jedziemy na włączonym aż do momentu, kiedy przestaniemy widzieć strzałki. Wyłączamy kierunkowskaz. Trzymamy się możliwie blisko prawej krawędzi. Jesteśmy na drodze jednokierunkowej. No, przejeżdżamy obok niego, bez kierunkowskazu, bo nie ma takiej potrzeby. Wracamy do prawej krawędzi. Dopasujmy bieg do prędkości. Delikatnie popuszczamy sprzęgło i postaramy się jechać łagodnie jednym skrętem wzdłuż białej linii. Widzi Pani? O tej. No i skręcamy do połowy. Geometria. Proszę zobaczyć. Samochód tam będzie wychodził z zakrętu. Prostujemy kierownicę. Nakaz jazdy zobowiązuje nas do kierunkowskazu. Lewy. Postarajmy się jechać tak jak przed chwilą. Prawie. Co, ręka gdzieś się zagubiła tutaj, tam, tak? Gdzieś, jak gdzieś tak jakoś się zakręciła, no właśnie. Ręce mają pewny zakres działania, nie? Jak już dalej nie mogą, to nie wrócą na swoją pozycję. Mamy omijanie, czyli kierunkowskaz, lusterko, ale włączmy kierunkowskaz, włączmy kierunkowskaz. Jedziemy, nie boimy się. Przyspieszamy, wyłączamy kierunkowskaz, włączamy kierunkowskaz, patrzymy w prawe lusterko, widzimy przeszkodę, no to wracamy, prostujemy, wyłączamy. Włączmy trzeci bieg, bo to prędkość jest dla trzeciego biegu. To co? Coś tam na kierownicy zabrakło odważników? No. My
będziemy jechali prosto. I zasady są takie. Jeżeli ja nic nie mówię, lewo, w prawo, to jedziemy prosto, zgodnie z przepisami lub tak, jak nakazują nam znaki drogowe. Tak? Tak. Dobrze. Korzystamy z zielonego światła, zerknijmy sobie, stoi samochód, nic nam nie wyjeżdża, korzystamy z tego zielonego światła, popatrzmy, stoi, popatrzmy, kątem oka stoi, więc jedziemy. Włączmy sobie czwarty bieg, żeby ślimaki, ryby wiedziały, co to jest Unia Europejska. Już jest ta kierownica ucieka, nie? Zmieniamy pas ruchu, łagodnie, w ramach rozsądku, wyłączamy kierunkowskaz i środkiem pasa ruchu. Hamowanie. Widzimy czerwone, zdejmujemy nogę z gazu, stawiamy nad hamulec. Wyczuwamy tą naszą prędkość. Najpierw jest to hamowanie silnikiem. Przyhamujmy mocniej. Dobrze. Jeszcze troszeczkę mocniej. Ale coraz lżej staramy się hamować. Coraz lżej. Jeszcze hamujemy. Sprzęgło wciśniemy teraz. No hamujemy. Cały czas hamujemy, żeby coraz delikatniej zahamować. I finalne zatrzymanie nie możemy... Musimy się tak zatrzymać, żeby nam się nie rozlała kawa. Czyli to było, to co pani robiła, to było dobre. Z dużej prędkości, z prędkości powyżej 20 km na godzinę, najpierw używamy hamulca, hamujemy, najpierw razem z silnikiem, tak? No i spróbujemy sobie ruszyć. Trzeba puścić najpierw hamulec, żeby ruszyć. No i ruszamy, ruszamy, ruszamy. Więcej gazu? Już, dwójka. I jedziemy. Kolejny bieg, środkiem pasa ruchu, spokojnie, nie szalejemy, do 50 na razie, do 50, po prawej stronie jest prędkościomierz. Tak, 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 już wiem. No dobrze, o tak, 45, włączmy sobie teraz czwarty bieg, żeby się Unia Europejska ucieszyła, a egzaminator postawił znaczek przy pozytywny, czy prawidłowy, dobrze. Niech się cieszy. Widzimy czerwone światło i będziemy się zatrzymywać. Więc zdejmujemy nogę z gazu. Stawiamy nogę ze sprzęgła, też tam zdejmujemy. Środkiem pasa ruchu. Nasz jest środek pasa ruchu. Zaczynamy hamować. Dobrze. Przyhamujmy jeszcze, bo zanim oni ruszą, sprzęgło. Dwójka. I jedziemy. Bardzo ładnie. O, nie, coś zrobiłem. No, jedziemy. To był piąty bieg. Nie chwytamy. Uczyłem, żeby nie chwytać, tak? No, ale no przecież przypominam o ruchu, to jest do 50. O ruchu prawostronnym, więc musimy zmienić pas na prawy. Włączamy kierunkowskaz. Upewniła się pani, czy może pani zmienić pas ruchu? Nie. Patrzymy w prawe lusterko, dopiero wtedy zmieniamy. Dojeżdżamy sobie jeszcze, dojeżdżamy. Sprzęgło. No za późno to sprzęgło. Jedynka. I ruszamy. Więcej gazu. Kolejny bieg. Środkiem pasa ruchu. Patrzmy, pusterka trochę. Nie ma co przyspieszać, bo jest czerwony. Czyli nie przyspieszamy. Dokładnie, silnikiem hamujemy. Jak są takie drżenia, sprzęgło. Drugi bieg, bo być może pojedziemy. Dobrze. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Środkiem pasa ruchu.
więcej gazu. Przed przejściem dla pieszych uważamy na pieszych. Środkiem pasażerów. My będziemy w prawo jechali. Sygnalizujemy zmianę pasażerów. Patrzymy w prawe lusterko, czy nie ma takiej. No, jak pani odjechała, to musi pani spojrzeć. Hamujemy troszeczkę. Mocniej hamujemy. Hamujemy. Dobrze. Dwójka. Puszczamy ten hamulec. Drugi bieg. Sprzęgło trzeba wcisnąć. I w prawo. Kierunkowskaz. Przy krawężniku. Wjeżdżamy. Co, tutaj? Nie. Prosto. Dobrze, zatrzymujemy się. A sprzęgło? Coś nie dociskam tego sprzęgła. Znaczy, trzymam tam ogólnie nogę, tylko... Tylko co? O, jak na pierwszy raz, to jest dobrze. Stawiamy nogi na pedały, na dźwignię. No, stawiamy. Kończymy jazdę. Robimy czynności odwrotne niż przygotowanie do jazdy. Zaciągamy hamulec ręczny. Bez wciskania. Wyłączamy bieg. Możemy już zdjąć nogi. Obie. Wyłączamy światła. Silnik. Rozpinamy pasy. To był mój pierwszy raz. Chociaż nie będzie najgorzej. Później jeździło się świetnie, możemy jeździć od razu do